Dany jest ciąg arytmetyczny o wyrazach minus 7, minus 4, minus 1. Oblicz 50 wyraz tego ciągu. Wiem, że jest to ciąg arytmetyczny. Do pierwszego wyrazu należy dodać stałe R, aby dostać wyraz drugi. Zapiszmy to. A1 plus R daje nam A2. Odstawiamy nasze dane, czyli mamy minus 7 plus R daje nam minus 4. Między R a minus 7 mamy dodawanie, więc działamy działaniem odwrotnym, czyli będziemy odejmować minus 7. Czyli tak naprawdę dodajemy 7 obustronnie, czyli R wynosi minus 4 plus 7 daje nam 3. Aby obliczyć wyraz 50, wykorzystamy wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego, czyli a1 plus n minus 1 razy r. Podstawmy nasze dane. Liczymy a50, czyli za n wstawiamy 50. Za a1 wstawimy minus 7, bo jest to nasz pierwszy wyraz. Pod n wstawiamy 50, czyli mamy 50 minus 1. I mnożymy przez r, nasze r wynosiło 3. Przepiszemy minus 7, 50 minus 1 to jest 49 razy 3. Dostajemy minus 7 plus 147, czyli a50 wynosi 147 odjąć 7, 140. To jest nasze rozwiązanie.